Zasłaniamy oczy. Zasłaniamy. I zmierzamy w stronę człowieka, którego żyćka sobie zaraz zmienimy. Mhm. Excellent. Dobrze. Proszę. Jager. Jager. I tu komisję poproszę o to, żebyście panowie razem ze mną obserwowali. Wojtek miesza i jedną karteczkę poproszę o wyciągnięcie. Ale zanim ta kartka trafi do mnie, to kamera tutaj śledzi i pokażę państwu powolutku, od razu. Powolutku robię. Tak, ja daję, tak, tak. Nigdzie nic nie ma dookoła. No, wyciągaj nic już. Nic nie ma, tak, wszystko tak, pewnie tak, jesteśmy. Tak, tak, dobrze. P jak Patryk, X jak, kurwa, le litery, no. X jak skreśli kółko i krzyżyk, tylko że krzyżyk z kółka i krzyżyk. V jak Wiktory, jeden jak jeden. O. Bardzo się cieszę, że dziewczyna, mam nadzieję, że... Klaudia, ty już wiesz, Klaudia! Tak, że dziewczyna spełni... Oby nie moja była. ...nasze kryteria, jest osobą pełnoletnią, ale Klaudia. To za chwileczkę będziemy sprawdzać, Klaudia. Tak? Klaudia! Słucham? Nie moja była. Dobrze, dziękuję nie bardzo. Ma. I w tej chwili komisja wpisze do protokołu, a państwo możecie dzwonić do pani Klaudii. Ale jestem ciekaw, co się dzieje. Dobra, uciekamy. Czy mnie słychać z tego mikrofonu? Czy słychać mnie z mikrofonu, który mam przypięty? Super. Zmierzamy w stronę palniska, klasycznie. Lecimy do ognia. Klaudia, jeżeli Klaudia teraz to słyszy, jestem ciekaw w ogóle, w jakich ona jest emocjach. Ja, stary, to jest kobieta. Fajnie, kobieta wygrała. Odbierz, proszę. Klaudia, odbieraj, odbieraj to. Błagam cię. Stary, ona jeszcze nie wie. Nie, odbierz, o nie, odbierz, proszę. Dalej, Klaudia. Klaudia. Przepraszamy. Nie, kurwa. Dobra, poczekajmy chwilę. Jeżeli ktoś zna jakąś Klaudię F, piszcie wszyscy do Klaudii F, odbierz telefon. Klaudia, no, może Klaudia się wstydzi, nie wstydź się, będzie miło. Zadzwonimy do ciebie telefonicznie. Jeżeli będziesz chciała, to zadzwonimy też na FaceTime'ie. Tak są. Klaudia? Jest. Klaudia? Tak. Siema. Oglądasz live'a? OMG, nawet mi nie mów. Oglądasz live'a czy nie? Nie oglądam, bo pracuję. Wiesz, co się stało i wiesz, czemu dzwonimy i wiesz, z kim rozmawiasz? Wiem, z kim rozmawiam, ale nawet nie wiem, co się dzieje teraz. Klaudia! Wygrałaś nagrodę główną, wygrałaś, nie, oj dom, nie, wygrałaś, wygrałaś dom, wygrałaś dom, wygrałaś dom, złoś chłodę domu, oj Wojtka. Tak. Tak. Ja. Dom, oj Wojtka. Tak, wygrałaś oj domek z sauną, z plazą, z paleniskiem. Odpalę YouTube'a, odpalę YouTube'a. Możemy się dzwonić z tobą na FaceTime'ie, żebyśmy zobaczyli twoją reakcję? Możemy się dzwonić na FaceTime'ie, no. Dobra, ogarniesz to, jak to ogarnę, żeby zaraz do ciebie zadzwonimy. Zaraz do ciebie zadzwonimy na FaceTime'ie. Ale zajebiście, ale fajnie. Ale zajebiście. Ej, ale miałam w ogóle co jest taki mindfuck. Siedzisz sobie w pracy. Dobra, czy ja mogę prosić o numer? Ja, dobrze. Przede wszystkim cieszę się, Fris, że to nie jesteś ty, ani ty Nowciaks, ani ktokolwiek inny, kto ma jakiekolwiek ze mną konotacje. Cieszę się, Klaudia, że wygrałaś. Pewnie nawet tu nie słuchasz, bo sobie siedzisz w jakiejś pracy. Kto by tam oglądał sobie live'a, na którym może sobie wygrać dom, który zmieni ci twoje życie, nie? Pewnie jutro rzucisz tą pracę. Ale w tym momencie jeszcze ją masz i zaraz do ciebie cię zobaczymy. A, mam popękany fon. Co? Mam popękany fon. Nie da się ukryć jej numeru? Może się schowa wtedy. Siema! Siemano. Cześć! Wiesz, co się stało? Jestem w takim totalnym szoku. Ja jestem po prostu cała roztrzęsiona. Nie wiem w ogóle, co się dzieje. A najśmieszniejsze jest, że w ogóle dzisiaj kupiłam ten los i jeszcze mówię do Karola, do mojego męża, ej, kupujemy 20 czy 7. Bliżej mikrofon. I tak nie wygrasz. Jeszcze przed chwilą się śmiałam, że pewnie wygram, bo dzisiaj wygrywam dom i nagle dzwonicie do mnie, jestem w trakcie pracy. Jestem w totalnym szoku. My też jesteśmy w totalnym szoku. O której godzinie kupowałaś losy? Proszę? O której godzinie kupowałaś losy?
10? Około 10, dzisiaj. A jaki pakiet kupiłaś? 7 losów. Dobra, słuchaj, bo teraz pojawia się cały wachlarz możliwości przed tobą. Całe 4 godziny rozkminialiśmy, co zrobi osoba, która wygra. Bo możesz to tutaj mieszkać. Skąd jesteś w ogóle? Krakowa. Z Krakowa. Czyli możesz tak, albo sobie przeprowadzić się, rzucić prackę i mieszkać tutaj, albo możesz to sprzedać, albo możesz to wynajmować. Ale jeżeli chciałbyś to sprzedać, to zadzwonił dzisiaj do nas Freeze w trakcie tego live'a i powiedział, że z chęcią odkupi ten domek od osoby, która go wygra. Niech się w takim razie kontaktuje z nową właścicielką. Chcesz? To zadzwonię do Freeza może. No, tak jakby nie, totalnie. Czemu nie chcesz słychać? Nie wiem. Nie wiem, czy bym chciała podgłoś sprzedać ten domek, bo on mi się bardzo podoba. Nic nie słychać. Ty masz zasłonięty mikrofon, bardzo słabo cię słyszymy. Czekaj. Kurczę, coś się tu... Poczekaj, połączymy się z tobą za chwileczkę jeszcze raz. Zadzwonię od siebie. Nie mogę, bo ja chcę do Karola zadzwonić. Jest okej. Dzwoń, mówią, że jest okej na reżyserce. Okej. Może coś. Mikrofon już pada. Czy ma ktoś telefon pożyczyć? Dobra, padł mi telefon właśnie w tej chwili. Ma ktoś telefon pożyczyć? Dobra. Dobra, dzwonimy od ciebie. Jeszcze raz muszę wziąć tylko numer, szybko. Ale tutaj delikatne problemy techniczne, no komu telefon nie pada. Telefony są takie spierdolone generalnie, że to ledwo naładujesz i się rozładowuje. Klaudia, i tak nas nie oglądasz. Ale poczekajcie, widzowie, bo jestem mega ciekaw, czego się...